Hej, jak pewnie pamiętacie, kilka dni temu opublikowałem film, w którym krytykowałem niedawny podcast z serii Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, wytykając, że w tym podcaście dr Agata Dziuban podaje fałszywe, sprzeczne z wynikami badań informacje na temat prostytucji, pomija negatywne aspekty tego zajęcia i wybiela obraz prostytucji w oczach słuchaczy. I to wszystko odbywa się pod logo Uniwersytetu SWPS. I po kilku dniach od publikacji tego materiału doczekaliśmy się, co ciekawe, kilku reakcji ze strony samego Uniwersytetu. Najpierw wszystkie media społecznościowe zalewane były oświadczeniem SWPS-u, w którym Uniwersytet próbował bronić tego podcastu, mówiąc, że to jest tylko omówienie tematu, a żadna promocja czegokolwiek, oraz że dr Dziuban występuje w podcaście jako socjolog, która bada sytuację osób pracujących seksualnie. I co jest w ogóle bzdurą, bo dr Dziuban sama się przedstawiła w tym podcaście jako aktywistka z ramienia kolektywu Sex Work Polska. I ja komentowałem już ten post tutaj u siebie, nie będę się do niego, nie będę tutaj tego wszystkiego powtarzał, link jest poniżej, tylko wspomnę, że w tym oświadczeniu Uniwersytetu nigdzie nie odniesiono się do meritum tego, do tego, że ten podcast podawał informacje sprzeczne z badaniami naukowymi i w oparciu o fałszywe przesłanki wybielał obraz prostytucji. I zaznaczam, że mówię tutaj cały czas Uniwersytet SWPS, ale ja nie wiem tak naprawdę, kto dokładnie obsługuje ich media społecznościowe. Nie wiem, do jakiego stopnia te komunikaty dzieją się z nakazu kierownictwa wydziału czy tam uczelni, ale wszystkie te komunikaty są podpisane właśnie albo Uniwersytet SWPS, albo Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, więc tak się do tego odnoszę. I po kilku kolejnych dniach pojawiło się kolejne niezwykle interesujące oświadczenie. I mam wrażenie, że widać tutaj, że Uniwersytet wszedł w taki tryb damage control, tak? Kontroli uszkodzeń. To znaczy, okej, widać już, że mleko się wylało, ale teraz trzeba zadbać, żeby nie rozlało się zbyt daleko. Natomiast pozwolę sobie stwierdzić, że podeszli do tego w niezbyt przemyślany sposób. No bo wiecie, co można było zrobić. Wystarczyło przecież króciutki komunikat, że poglądy pani dr Dziuban nie reprezentują stanowiska Uniwersytetu. Kropka. To by przecież, byłoby to po sprawie, prawda? Bo przecież jest zupełnie zrozumiałe, że zarząd uczelni może nie do końca zdawać sobie sprawę, co robią ludzie na niskich poziomach organizacji. Przecież nie da się tego wszystkiego kontrolować. I zwróćcie uwagę, że ja w swoim tym filmie pierwszym przecież pytałem, czy Uniwersytet wie, co się dzieje pod jego logo, czy zgadza się z tym, co tutaj prezentowane. Wystarczyło powiedzieć, że wystarczyło się odciąć od tego. Ale zamiast odcięcia się od tego wystąpienia, od poglądów prezentowanych przez panią doktor, dostaliśmy to. Link do całego tego oświadczenia, które ma 11 punktów, zostawiam pod spodem, nie będziemy tutaj czytać wszystkiego, natomiast wspomnijmy, że kilka punktów jest poświęconych tutaj mojej skromnej osobie, a mianowicie, i czytam tutaj fragmenty, po przyjrzeniu się temu materiałowi, w sensie mojemu, jak też kanałowi, który ten materiał opublikował, doszliśmy do wniosku, iż jest to próba wywołania sensacji i pozyskania zainteresowania i zasięgu, wykorzystująca do tego celu naszą uczelnię i nasz wpływ społeczny. I dalej piszą, że skoro nie skontaktowałem się z nimi przed publikacją tego, to znaczy, że celem nie była tutaj chęć uzyskania jakichkolwiek odpowiedzi czy wyjaśnienia, jak sugeruje w swoim filmie autor, a zyskanie popularności kosztem naszego uniwersytetu. Jest to naszym zdaniem smutne, ale mamy świadomość, że powszechne w dzisiejszych czasach. I tak w ogóle to, że instytucja uniwersytecka sili się na złośliwości pod adresem jakiegoś youtubera, to jest bardzo ciekawe, ale co ważniejsze, wygląda na to, wygląda ta cała sytuacja w ten sposób, że Uniwersytet publikuje podcast. Ja zwracam uwagę, że w tym podcaście są treści sprzeczne z wiedzą akademicką, a Uniwersytet na to, pan szuka sensacji, pan chce zyskać zasięgi kosztem naszego wpływu społecznego. No to jest bardzo ciekawe tłumaczenie, bo można by odnieść wrażenie, że to raczej pani dr Dziuban chciała zyskać zasięgi dla swojej organizacji aktywistycznej i dla swoich sprzecznych z wiedzą akademicką twierdzeń, wykorzystując do tego zasięg waszego wpływu społecznego, drogi Uniwersytecie SWPS. I wy się na to zgodziliście, a gdy wyszło to na jaw, to nie potraficie się nawet od tego odciąć. I tutaj niżej jest też taki przepiękny zabieg retoryczny wobec mojej osoby. Mamy świadomość, że hejt dotyczący powyższego podcastu i naszego uniwersytetu rozlewa się w ostatnich dniach w internecie, zwłaszcza w kanałach prowadzonych przez twórcę, który zaatakował nas swoim materiałem.
Ja nie wątpię, że jacyś ludzie piszą wam niemiłe rzeczy w komentarzach. Nie wątpię, bo to jest norma w internecie. Ale tymi słowami sugerujecie, że moja krytyka treści tego podcastu, że moją krytykę treści tego podcastu można w jakiś sposób postawić obok hejtu. A zwróćmy uwagę, że nawet nie zacytowaliście niczego, co powiedziałem. Nie daliście nawet odnośnika do mojego materiału. Przecież gdyby ktoś nie oglądał mojego filmu i czytał tylko to oświadczenie uniwersytetu, to mógłby dojść do wniosku, że mój film to był jakiś stek wyzwisk i oszczerstw. A każdy, kto widział mój film, myślę, że dostrzegł, że nic takiego tam nie było. I pod tym jest podpisana strefa psyche Uniwersytetu SWPS. Gratuluję akademickiego poziomu dyskusji. Jestem pewien, że studenci są dumni, widząc, jak ich uczelnia się w ten sposób zachowuje. Natomiast poniżej, w kolejnych punktach, jest jeszcze ciekawsza rzecz, ponieważ w którymś z tych punktów uniwersytet jednak przyznaje, że zarzuty o tym, że dr Dziuban nie wyczerpała tematu, o którym mówiła, że nie podała źródeł do informacji, które przekazywała, że odnosiła się w dużej mierze do własnych doświadczeń, są słuszne, te zarzuty. Znaczy, w ogóle wspomnijmy, że to nie jest prawda, że dr Dziuban nie wyczerpała tematu, tylko po prostu głosiła nieprawdę. To nie jest to samo. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe stwierdzenie, bardzo ciekawie ujęte, bo to pokazuje, że uniwersytet, broń Boże, nie chce się przyznać do błędu, ale dostrzega, że wtopa była tak duża, że nie można się nie przyznać do niczego, więc zostało to zawarte w takim dyplomatycznym rozmyciu tematu, prawda, że może nie wyczerpano czegoś. Ale, co ważniejsze, w związku z tym wszystkim uniwersytet zapowiada, że w takim razie zorganizuje debatę ekspercką, na którą chcemy zaprosić najlepszych specjalistów zajmujących się w naszym kraju tematyką sex workingu. I w pierwszym momencie moja reakcja była: okej, no super, to już tam mniejsza o resztę tego, co pisaliście, no ale wygląda na to, że uniwersytet chce zrobić coś merytorycznego na poziomie, na tym polu, żeby jakoś się odkuć po tej wtopie. No brzmi świetnie, ale linijkę niżej czytamy, że jednym z tych najlepszych specjalistów zajmujących się w naszym kraju tematyką sex workingu będzie dr Agata Dziuban. Osoba, która w wywiadzie dla Gazeta.pl, przypomnijmy, powiedziała, że ona, badając temat prostytucji od 12 lat, nigdy się nie spotkała z sytuacją, w której ktoś byłby przymuszany do świadczenia usług seksualnych. W temacie, który jest głównym ogniskiem przypadków handlu ludźmi w Europie, czyli niewolnictwa, pani dr Dziuban nigdy się nie spotkała przez 12 lat, żeby ktoś kogoś do czegoś przymuszał. Co więcej, jak słusznie zauważyła Kaja Szulczewska w swoim komentarzu, dr Dziuban jest osobą, która w ramach swojej działalności w kolektywie Sex Work Polska promuje dekryminalizację alfonsów i sutenerów. To znaczy, przecież ten kolektyw wprost lobbuje, żeby prawo, lobbuje za takim prawem, które zdejmuje kary za eksploatację seksualną osób trzecich. I nazywają oni to dla niepoznaki pełną dekryminalizacją pracy seksualnej, no bo w tym się właśnie zawiera dekryminalizacja osób, które zarabiają na tym, że ktoś inny się prostytuuje, czyli alfonsów i sutenerów. I ponownie Uniwersytet SWPS mógł się po prostu odciąć od wypowiedzi tej osoby. Po prostu stwierdzić, że jej opinie nie reprezentują stanowiska uniwersytetu i tyle. Ale zamiast tego postanowiono dodatkowo zaafirmować tę osobę, ponieważ, jak pisze Uniwersytet SWPS, dr Agata Dziuban będzie pierwszym uczestnikiem, przypomnijmy, debaty eksperckiej, na którą chcemy zaprosić najlepszych specjalistów zajmujących się w naszym kraju tematyką sex workingu. Zastanówcie się, gdyby Uniwersytet SWPS zorganizował na przykład debatę na temat zmian klimatu i zaprosił na nią denialistkę klimatyczną, kobietę, która powołując się na własne doświadczenia twierdzi, że żadnego wpływu człowieka na klimat nie ma, czyli głosi tezy sprzeczne z badaniami naukowymi w tym temacie. I jeszcze uniwersytet nie tylko by ją zaprosił, ale i zapowiedział jako jedną z najlepszych specjalistek zajmujących się klimatem w Polsce. To w takiej sytuacji powiedzielibyście, że Uniwersytet SWPS promuje denializm klimatyczny? Bo ja bym chyba wtedy tak powiedział. I zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. W swoich oświadczeniach Uniwersytet SWPS wielokrotnie podkreśla, że uniwersytet to jest miejsce podejmowania ważnych tematów, poruszania również kontrowersyjnych treści, nieskrępowanej debaty itd. To jest wszystko prawda. Ale
Po pierwsze, to nie znaczy, że uniwersytet powinien tolerować głoszenie fałszywych, sprzecznych z wiedzą akademicką twierdzeń pod swoim własnym logo. A po drugie, zwróćmy uwagę, że nawet sam uniwersytet, ponownie czytamy, no, czytam osoba, która obsługuje ich media społecznościowe, w tych komunikatach, na przykład w tym pierwszym komunikacie, zasadniczo tutaj na początku wprost twierdzi, że prostytucja jest tutaj omawiana jako element ważnego tematu, jakim jest seksualność człowieka. Ale przecież powiedzieć, że prostytucja jest zagadnieniem z dziedziny seksualności człowieka, to tak samo jakby powiedzieć, że doustne zażywanie metamfetaminy jest zagadnieniem z dziedziny dietetyki człowieka. Prowadzenie dyskursu w sposób, który sugeruje, że prostytucja jest zwykłym elementem, mieści się w ramach tego naturalnego dla nas wszystkich aspektu życia, jakim jest seksualność. Nie, że na przykład prostytucja jest zjawiskiem kryminologicznym, tylko że po prostu jest elementem naszej seksualności. To jest właśnie normalizowanie tego tematu. Oswajanie ludzi z tym tematem. To nie jest akademickie, bezstronne omawianie trudnej kwestii. Prowadzenie dyskursu w ten sposób to jest próba wpłynięcia na opinię odbiorców, na zmianę myślenia słuchaczy na temat prostytucji, na bardziej pozytywne myślenie o tym temacie. Sprawienie, aby kojarzyło się to ludziom lepiej niż dotychczas. I ja nie wymyślam teraz tej interpretacji, tylko przecież dr Dziuban sama to powiedziała, że celem kolektywu Sex Work Polska, którego ona jest członkinią, jest właśnie, cytuję, działanie na rzecz zmiany dyskursu na temat pracy seksualnej w Polsce. To są jej słowa. I oczywiście, że uniwersytet jest miejscem omawiania trudnych tematów, ale to, co się tutaj dzieje, to nie jest po prostu omawianie tego tematu. I w ogóle w całej tej kwestii pojawiają się teraz też czasem argumenty takie w komentarzach, że przecież SWPS to jest prywatna uczelnia, przecież mogą sobie organizować co tylko zechcą. Oczywiście, że mogą. Oczywiście, że Uniwersytet SWPS może sobie organizować co tylko chce i zapraszać kogo ma ochotę do tych wydarzeń. Ale tak samo my możemy chyba mówić, co o tym myślimy, prawda? I wskazywać, kiedy pojawiają się tam treści sprzeczne z prawdą. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.